Legia Warszawa. Jest? Nie. To też możesz powiedzieć. Uwaga, ciło. MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy na ACB63, z nami jest Piotr Strus, jego 11 wygrana z Andy Eventem, trzecia gala dla ACB. To powiedz, jak się czujesz? Rewelacyjnie. Nie jestem ani zmęczony, ani obity. Jestem bardzo zadowolony, wiadomo, z przyczyn takich, że wygrałem, że potoczyła się ta walka gdzieś tam po moich myślach. Po pierwsze, znaczy po trzecie, pierwsze poddanie w mojej karierze. W końcu, no i co mi zabierasz robotę? W końcu udowodniłem wszystkim, że Strus i boksersko, i zapaśniczo, i teraz graplersko coś potrafi. Ale nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy z Łukaszem na macie, robiliśmy. Pokazywałem ci to. I udusiłeś jednego i drugiego. Bo ja to bardzo lubię robić, a i tak jak robiłem to z wami, to pokazywałem, że jeszcze kolanem dociskam, tak, a Andy'emu tego nie zrobiłem. To nie da się oddychać wtedy, serio. Tak, bo na przeponę tu wchodzi, na wątrobę jeszcze kolanem wchodzę. No nie zrobiłem tego, bo czułem, że ta ręka jest tak mocno dopięta, że jak szybko przeskoczę, to będzie dobrze. Ja to zawsze sobie w ten sposób widzę. Piotr Strus wychodzi do walki, pierwsza runda, no... Chyba mógłbym już obstawić w ciemno, że to będzie bardzo zachowawcza runda dla ciebie, albo będzie pewna dramaturgia tam. I do momentu, dopóty nie siędzie jakiś gong. Powiedz mi, czy ten jego... Ja już mam na to receptę. No. Ja już powiedziałem Karolowi, swojemu kosakowi, swojemu trenerowi, że on przed wyjściem, on musi po prostu lampę sprzedać, żeby już się po prostu gdzieś tam szejk w głowie uruchomił i jak to już wchodzimy w walkę. Ale... To jest za każdym razem tak samo. Tak było i z Sarewem, tak było z Kolobegowym i tak było dzisiaj. Andy trafił i no dobra, to się będziemy bić. Tylko Karol musi uważać, bo skoro pracujesz jeszcze w KSW, Fight Gym, no to nie chcę go za bardzo, nie chcę cię skontuzjować na pewno. A no to wiesz, bo ja wiesz, nie pogadaliśmy w końcu przed kamerą, no przed tak, walką. Okazuje się, że ostatecznie walka z Kolobegowem no contest. Powiedz mi, czy teraz podejdziesz do Bajsangura i poprosisz go o walkę rewanżową po wygranej z Andy? Znaczy, czy mi walka z Kolobegowem da coś, rewanż, coś więcej? Ja Kolobegowego pokonałem, uważam, że wygrałem tą walkę, tak więc... Zbiłem z Kolobegowem piątkę po walce. Myślę, że robimy to tak samo, bo to lubimy, bo pracujemy w ten sposób. Moim planem jest to, żebym ja się bił i moim zamiarem jest to, żebym się rozwijał, a takie sprawy typu co zróbmy, to już jest mój menadżer Artur Ostaszewski i on myśli, że będzie rozmawiał, ale myślę, że on też ma taki plan, że pójdziemy, powiemy, że idźmy wyżej, że my tą drogę już przeszliśmy, tak więc nie wracajmy, nie zawracajmy do tyłu, bo my to zrobiliśmy już, no po prostu. Zastanawiałem się, bo tak naprawdę miałeś miesiąc przerwy, cały czas w tym progu gdzieś wagowym się utrzymywałeś. No, mówiłeś, że oczywiście Kuba Maurycz, lekki plan pod ciebie, no troszkę było parę zmian z tego, co słyszałem, ale generalnie waga oczywiście zrobiona. Zastanawiałem się, czy się będziesz dobrze czuł, ale na pewno druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to też się odwołasz zaraz o tej wadze, ale jednak dużo chyba przyjemniej walczy się w Polsce niż jesteś na wyjeździe. Nie, no oczywiście, po pierwsze dużo lepiej się walczy w Polsce, bo masz swoich kibiców. Udało nam się zapełnić praktycznie jeden cały sektor X4 tutaj na Vergo Arenie, tak więc no, to jest super, jak przyjeżdżają ludzie tylko praktycznie na ciebie. Zresztą gdzieś dochodzą takie słuchy, że skradłem event znowu dzisiaj, że doping, jeżeli chodzi na Ohali, no to miałem najlepszy. Nie wiem, bo biłem się przedostatni, tak więc, a na Karolu też nie byłem, bo mieliśmy teraz badania antydopingowe. Tak więc nie wiem, jak mnie inni doping, ale no mój był fajny, więc dziękuję bardzo wszystkim, którzy zdzierali gardła na mnie. Odnośnie diety, wagi, tak, to z Kubą wprowadziliśmy lekką modyfikację. Nie trzymaliśmy tak rygorystycznie diety, żeby zjechać samą dietą do 8,4 czy tam do 8,6 i końcówkę jeszcze ścinać. Tylko zrobiliśmy tak, że trzymaliśmy cały czas 90 i powiedziałem, że te 6 kg odtrzaśniemy z wody. I zeszło rewelacyjnie, się czułem naprawdę dobrze, więc myślę, że to jest sposób na to, bo ileś tam już naprawdę lat, ileś tam, no od 2013 roku z Kubą pracuję, no i my się też rozwijamy. On się rozwija, ja się rozwijam, cały czas modyfikujemy pewne rzeczy, dochodzą pewne substancje, oczywiście dozwolone, które wprowadzamy, które nam pomagają jeszcze mocniej redukować to. Wiadomo, że gdzieś tam dużo lepiej się czułem na przykład z Sarem 8-8 kategorii, jak był ten catchweight, niż 8-4. Gdyby tak się dało, żebyśmy wprowadzili taką wagę, no tam bym przyszedł do 8,8, bo to jest dużo zdrowsze, a oprócz tego, że wiadomo, pracuję, to jest praca jak każda inna, w sensie, że mogę iść za biurko programować, ale mogę iść się bić też, no to fajnie o tyle, żebym jeszcze tutaj zdrowia nie tracił na tą wagę tak robić, no bo jednak te 2 dni, a nie 6 kilo, to jest męczące i na pewno dostaje organizm strasznie w tym...
im starszy, tym będzie bardziej dostawał. Chciałem spytać też o Zakopane, bo odwiedziłeś Spartakus, mojej rodzinnej strony i Łukasza Witosa. Czy zamierzasz jeszcze ich odwiedzać w przygotowaniach? Oczywiście, ja jestem cały czas w kontakcie ze Spartakusem i z Witosem i z założycielem Mariuszem. Tak więc ogromne podziękowania za to, że mogłem z nimi trenować. Podziękowania oczywiście też dla Villa Vita za to, że ugościli mnie naprawdę na najwyższym poziomie, jaki był możliwy, niczego mi brakowało, tak więc bardzo, bardzo dziękuję. I ja jestem regularnie Zakopanem, więc wiesz. No, chodzą legendy o tym. Nie będę przedłużał, bo twój promotor się bardzo denerwuje, ale chcę ci jeszcze oddać mikrofon, żebyś dwa słowa powiedział o sponsorach i że masz ochotę i podziękował. Tak, ja bym bardzo chciał podziękować wszystkim osobom, które... Bierze ten mikrofon cały czas. Tak, którzy dokładają choć najmniejszą cegiełkę w tym, żebym się mógł rozwijać dalej w MMA i żebym robił to, co kocham, tak więc ciężko mi będzie was wszystkich wymienić. Oczywiście główny sponsor grupa Auto Wimar, dealer samochodów Skoda, Audi, Volkswagen, firma Digel, która ubiera mnie, żeby ładnie zawsze wyglądał, no i wszyscy pozostali, Dr. Coco, MML, Iron Horse, Polskie Steki, Deal Gang, Sport Food przede wszystkim, który codziennie daje mi przepyszne jedzenie i wiele, wiele, wiele więcej firm, które mnie wspierają, tak więc bardzo dziękuję wam wszystkim. Bądźcie ze mną, a ja na pewno nie zawiodę was nigdy, więc dziękuję bardzo. Chcesz coś powiedzieć? Nie, chciałem się ukłonić. To jeszcze raz. Trzy.